Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nich. Cześć, siemanko, witajcie na kanale Rafik85Games i kontynuujemy w tym samym miejscu, w którym zakończyliśmy poprzedni odcinek. Jest to oczywiście seria Cyberpunk 2077. Więc lecimy. No dobra, co tu mamy? Aha. Pan ma nic chyba nie zrobi w takim układzie. Gdzie mamy wejść? Aha, okej. Okay. Rama otwarta. Otworzona. Wyjechać, tak? Dobra, się przejedziemy w takim układzie. Rozbój w toku. Momencik, może to zróbmy. Przy okazji będę z tu. Okej. Zobacz, co my tu mamy? To jest o tej Gersi. Okej. Okay. Zobaczymy sobie ich. Jeszcze jeden gdzieś tu gościu był. I szybka akcja. Fantastycznie. Łupy potracili. Gdzie ja mam tu skrzyneczkę w takim układzie? Chyba gdzieś... Chociaż nie, to nie ta misja. Trzaska, komponenty. Co to jest? Komponenty kolejne. Komponenty kolejne. Nie dam rady. Dobra, tu. Tu mamy jeszcze autko do zabrania. Dobra. Zanim tam dojedziemy, no to czemu by nie? Jakieś rozrywki na początku. O kurczę, on ucieka. Okej. Siadamy do auta.
że nie miałem czegoś takiego, żeby mi uciekał. Gdzie on poleciał? Tu poleciał. No. Możesz w mordę. A, czy on się wystraszył, czy co? Ohoho. Ale to auto się zacznie coś czuje palić. Czy tutaj tak to nie działa? Czekajcie, mnie trzeba chyba je jakoś odwrócić. Jeżeli się to w ogóle mi uda. Otóż to. A, ale się zbugował, gościu. Po sprawie. Dobra, teraz odprowadzimy auto. Już za kierownicą, no i świetnie. Jedź pod ten adres. Okej. Okay. Jedziemy. Takie. Masz ogon. Uważaj, masz ogon. Ciągle jechać. Tam mam jechać. Okej. Pytanie, czy on mnie dogoni, czy też nie? Ajajaj. Dobra. Mam nadzieję, że w miarę cały ten samochód będzie. Chyba uciekłem. Hiroshi. Co za ta muzyka jest? Jak to się muzykę wyłączało? A nawet nie ma takiej możliwości w tym momencie. Wróć. Nie. A, dobra. Jesteśmy chyba już przy celu. A, to było dziś chyba tu, tak? Przynajmniej powinno być. A, cały czas walkę widzę, że jest. Chociaż ja w sumie nikogo więcej... A nie, czekać. Ja oni takim kratem chcą mnie pokonać? Serio? Dobra, i po sprawie załatwione. Gości nie ma. Dobra, to jedziemy. Już mam nadzieję, że żadnych niespodzianek nie będzie po trasie. Wróć. Ta muzyka chyba... A nie, jednak nie. Tu gdzieś musimy jechać. Trochę rozbity ten samochód w sumie. Nawet się już zaczął, widzę, dymić. A jednak. Olala. Mordę. Ło! A gdzie ja tu wpadłem? No właśnie mi chyba odbiło trochę. Tu nie planowałem być.
O Jezu, jak ja jeżdżę. Dobra. Stańmy tu. Okej. Okay. Tu był jeszcze jeden gościu. Oni są chyba tam na górze. Gdzie oni tu są? Tu są wyeliminowani z tego, co widzę. Muszę jechać w lewo, dobra. Okej. Okay. Czy jeszcze jakieś niespodzianki prawdopodobnie będą? Będą. bo mamy 1,2 km, już widzę. Dobra. O, tu ociecz przyjechała, widzę. Okej, okay. Chyba po. To jedziemy. Już 1 km, więc mam nadzieję, że już nic więcej nie będzie. Ale tu się wszystko świeci. Z czego ten samochód jest zrobiony? Może to LEDy? Przecież w takim miejscu LEDy wstawiać? Ciekawe. Dobra, 400... Ostatnie 400 metrów. Więc tu raczej nic nie powinno być. Dobra, gdzieś tu. Mamy garaż. No jeszcze nie wjechał tak jak trzeba, no wiesz. Masz do tego zajebisty talent, V. A dziękuję, dziękuję. Dzięki za pomoc. Reszta w rękach mojego człowieka. Dowód mojego uznania czeka na ciebie w skrytce. No właśnie, tak szukam tej skrzynki. Ale nie widzę. A, tam jest. Dobra. Okej. Okay. Trzaska z Forso, ile? To. Dobra. Opuść warsztat. Okej. Okay. Dobra, teraz wybieramy zadanie, tak w którym, które robiliśmy przed momentem, czyli to będzie to. Czy to jest jakaś szybka podróż? Nazywajmy rzeczy po imieniu. Zadanie ukończone. Okej. Okay. Ja tu szukam... Coś mi tu pyka. Ciekawe. 4 i prawie 5 km odjechaliśmy od naszego celu. Dobra, jest. Będzie szybka podróż, żeby już nie tracić tego czasu cennego. Dobra, gdzie to my mamy się udać? Tutaj. To lecimy z akcją. Dobra, gdzie ja teraz mam iść? To gdzie tak? To zaczyna mi się wszystko składać. Nigdy mediów nie pchałby się to ten tans. Tylko Nessie. Aha, nie mogę teraz tego zrobić. No dobra. Wejdź do Talent Sands. Czy to jest wszystko...
wrogo do mnie nastawione, czy też nie? Przekonamy się. A ty co za jeden? Aha, ty nie gadasz, okej. Okay. Aha. Pilnuję, żeby nie wjechać, jak ja widzę. Podoba mi się swój styl. Minimalizm. Też tak kiedyś miałem. Ruchy! Też to ten tans? Zajebiście. Jedziemy na trzecie. Weź naciśnij, bo mi palce strętwiały. Bez komentarza. O, zaraz, a ten co tu robi? On tu wszedł? Czy to jakiś był? Nie zwróciłem uwagi w sumie. Słyszysz? Dzisiaj gra Tinnitus. Nasze chłopaki. Ten kawałek lubię. Okej. Wysiadasz? Czy zostajesz, gościu? Na razie. Ale trochę go... Trochę zaszalał, chłopaczek. No dobra, a my udajemy się do celu. Mieszasz się w tłum bez problemu. Mów co chcesz. Kurwa, nie wierzę. Pamiętasz to nagranie z All Foods? To ten typ, co rozwalił Royce'a. Niemożliwe, nie byłby taki głupi, żeby tu przychodzić. To ty? Szukam bez Isis. Chyba nie zrozumiał pytania. A ty zdjąłeś Royce'a? Nie wiem, czy tak się zapytać, czy tak go zapytać. Czemu by nie? Dobra. A co, ktoś tu rozpaczał po Royce'ie? No i patrz, od razu sobie zapunktujemy. Wypierdalać już! Ty jest ten Zolf. Widzę. Czego chcesz? Lepiej na nią uważaj. Ty tu teraz rządzisz? Nie. Zbora się zmieniło po śmierci Royce'a. Ale nie aż tyle. Bez Isis. Mówi ci to coś? Pracujesz z nią? Nie, mam do niej sprawę. Podobno jest tutaj. Jest, ale najpierw porozmawiasz z Brickiem. Jego decyzja, co z tobą zrobi. Zaprowadzę cię. No i super. Czyli to Brick zajął miejsce Royce'a. Tak, słyszałam, co się stało w All Foods. O, pewnie liczysz, że Brick będzie ci wdzięczny. A to by cię rozczarowało. Brick nie ma na tyle silnej pozycji, żeby było go stać na sentymenty. Na to, że wam w czymś przeszkodziłem. Właściwie już kończymy. Bez trochę się zasiedziała. Ale dalej nie mam odpowiedzi na wszystkie pytania. Ojej. To zmyśl. Wy dziennikarze jesteście w tym dobrzy. Napisz, że to orgia dźwięku albo coś takiego. Twoi ludzie chyba ciągle mają do mnie jakiś żal. Potrafią długo chować urazę, to prawda. Postaraj się wykazać zrozumieniem. Ich nie wkurwiaj, dobra? Postaram się, ale niczego nie obiecuję. Przysyła mnie Kerry Eurodyne. Ma sprawę do Bess. Nagle sobie o mnie przypomniał? Możecie iść. Co? Tak po prostu? Pytałem cię o coś? Nie? Tak myślałem. Próbujemy tu prowadzić interes. Dzięki, Brick. To było bardzo interesujące. Chodźmy. Spadajmy stąd. Mhm. Doceniam, dzięki. Już ona poszła? A, ona czeka na nas. No, idź. Idź. A właściwie schodź.
Troszeczkę szybszym krokiem byłoby lepiej. Brick wydaje się całkiem w porządku. Szkoda tylko, że nie ma pojęcia o muzyce. A to o tym chciałaś zrobić z nim wywiad? Tinnitus, muzyka to ten tak. Brick wciskał mi jakiś kit. Ciekawe. Ta winda tak wolno jedzie. Mam samochód na zewnątrz. Czyli co? Rezygnujesz z tematu? Nie będzie materiału o muzyce Maelstromów. Najpierw przejrzę nagrania i zobaczę, co z tego można ulepić. Johnny, powiesz coś? Jakieś myśli masz? Nie wiem. Okej, chodźmy. Mam nadzieję, że mój wóz dalej stoi tam, gdzie go zaparkowałam. Brick to była ta bezpieczna opcja. Tak naprawdę powinnam pogadać z ludźmi z Tinnitus. Masz do nich jakieś dojścia? W sumie Brick zapraszał mnie na koncert. Problem w tym, że skład zespołu zmienia się za każdym razem. Okej. Wsiądź do samochodu Nancy. No dobra. O, leje. Ciekawa fura. W sumie to jest taki golfik. O kurwa. Mogło być gorzej. A tak, masz coś na pamiątkę. Pierdolę takie pamiątki. Jadę prosto do redakcji. Jak chcesz pogadać, musisz zabrać się ze mną. Mam nadzieję, że ten szank się nie rozsypie po drodze. Dobra, to jedziemy. No to czego chce Kerry? Reaktywować samuraja na jeden wieczór. Nie ma samuraja bez Silverhanda. Ja zagram zamiast Johnego. Ty? Umówmy się, że Silverhand był dużo lepszym wizjonerem niż muzykiem. Dam radę. No, jeśli przekonałeś Kerry'ego. A co ja będę z tego miała? Spotkasz starych przyjaciół. Proszę cię. Kerry przyjaźnił się z Johnem i tyle. My tylko orbitowaliśmy dookoła i czasem odbijaliśmy się od nich. No to czego chcesz? Przeprowadzić wywiad z Kerrym? To mogłabym napisać sama z głowy. Chcę mieć dostęp do jego wszystkich kontaktów w branży. Jak dla mnie nie ma sprawy. No dobra. Zrobimy. Czyżby to już była redakcja? Jeszcze gościa potracił. Dobra, a co z koncertem? Powiedz Keremu, że zajmę się organizacją. Będziemy w kontakcie. Okej, dzięki. Dobrze, co to jest? Poszło. Zadzwoń do Kerry'ego. Do Kerry'ego, tak? Dobra, nie ten klawisz. No i jak tam? Rozmawiałeś z Nancy? Tak. Zgodziła się i nawet chce się zająć organizacją koncertu. Czyli dalej jest kontrol freakiem. Świetnie. Namierzyłeś Henry'ego albo Danny? Na razie gadałem z Henrym. Wyciągnąłem go z odwyków. W ogóle zajebista historia. Henry przez ten cały czas nawet nie wiedział, że Danny jest w Night City. Właśnie do niej pojechał, żeby zrobić jej niespodziankę. Spotkamy się wszyscy u Danny. Ja też? Po co? W końcu masz z nami zagrać, nie? Musisz poznać resztę, wysyłam ci adres.
Okej. Okay. To się udajemy, czyli mamy się udać do willi Danny. Czy... O właśnie, pytanie. Czy ja tu mogę wezwać też taksówkę? Nie, to... Przecież nie dobrze. Zadzwonimy. Powinienem chyba raczej mieć w kontaktach. Tu jest Kelly, detektyw. Zaraz. Kontakty. Delamine. O właśnie. Nigdy tego nie robiłem, więc zobaczymy. Dzwonię z ukłonami i podziękowania. Dane, które przekazałeś, bardzo interesujące, bardzo cenne. Dobra robota. Wiesz co? Wolę nie pytać, co zrobisz z tymi informacjami. I tak bym ci nie powiedział. Ale zdradzę co innego. Podsyłam mały prezent do twojego mieszkania w megabloku. Tu? Zaraz, Hans. Skąd wiesz, gdzie ja mieszkam? Ja pierdzielę. Inwigilacja na każdym kroku. Dobra. Zadzwonimy w końcu do tego Delamaina, czy nie? Tu jest. Bierze? Ma guzik. Czyli co, tak nie da rady taksówki zamówić? O, szkoda. Widzę, mamy tych autek troszeczkę. Delamain numer 21. Gdzie jest? Już nie widzę tu nic. Serio? Nic nie ma? Jakiś punkt startowy, żeby tu gdzieś był. Zobaczmy. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Jesteśmy tu. A, aż tam mamy jechać. To nie wiem, czy tu coś będzie. To jest co? Kontrakty. Ulala. I tu mamy się udać, tak? To jest karta Tarota. To chyba trzeba jechać samochodem. Nie ma co. Dobra. Widzimy od John'ego auto. A o ile przyjedzie, jest. Dobra, jedziemy. Nie ocierać się o mnie! Sorry bardzo. Nie chciałem. Już mamy, ile to tam? Kilkanaście metrów. Kilkadziesiąt właściwie. Zobaczymy, co będzie na spotkaniu. Ujojuj. O, tutaj nawet widzę był. Teleport. Widzisz? Budek. Co tu się stało? Chyba robiła remont i Henry pożyczył sobie betoniarkę. Zawsze nieźle improwizował. Może są w domu. Sprawdź przez interkom. Znajdź przez interkom. No dobra. Ale faktycznie coś tu jeździło. Coś tu wyczuwam. No dobra, to szukajmy dalej. Szukajmy dalej, tak? Producent Kaukas. 24 tony. Ciężki pojazd. Okej. Okay. Tędy prowadzi. Zastanawiające trochę. Zobaczmy tą muzykę. Tu widzę autko.
Czyli Kerry już jest. Coś mi tutaj nie gra. Cały czas mi się podświetla. Dobra. Kerry, tak? Odjebało ci, kurwa! O, to brzmi znajomo. No nie! O, w mordę, faktycznie. Ujebany patent! Dobrze, że jesteś. Mamy mały problem. Zapłacisz mi za to, skurwysyną! To ma być ta niespodzianka Henry'ego? Najwyraźniej nie byłem na bieżąco. Wygląda na to, że miał do Deni jakiś żal. I dlatego zalał jej basen betonem? Henry bywa bardzo uczuciowy. Kurwa, Henry, ty jesteś niezniszczalny! Po co ja w ogóle z tobą gadam? Wypierdalaj stąd! Wiesz, o co im poszło? Nie odprowadzisz mnie? Z tego, co zrozumiałem, Deni któregoś dnia zniknęła bez słowa, a potem ukrywała się przed Henrym. Skoro cały czas był naćpany albo na odwyku, to nie było to specjalnie trudne. Nie żartuję, tak, dopóki nie podałem Henrymu jej adresu. A co, a oni nie wiedzą? To co z koncertem? O czym? Jeszcze nie miałem jak zapytać Deni, ale kiepsko to widzę. Wiej, ty z nimi pogadaj. Kerry najwyżej tylko bardziej namiesza. Tylko to nie do końca moja sprawa. Idź, idź, pewnie zaraz im przejdzie. Kerry też w pierwszej chwili nie szalał z radości, kiedy mnie zobaczył. Okej. Przyprowadziłeś wsparcie. Na wypadek, jakbyś zapomniał, po chuj to właściwie robisz. Przysyła mnie Kerry w sprawie koncertu. Jakiego koncertu? Kurwa, i czemu to on ze mną nie rozmawia? Dla Kerry'ego to niewygodna sytuacja, bo oboje jesteście jego przyjaciółmi. Kurwa, jaki delikatny. To on sprowadził na mnie tę jebaną zarazę. Chodzi o reaktywację samuraja na jeden wieczór. I dlatego chciał zebrać całą drużynę? Słodkie, ale to nie przejdzie. Nie zagram z tym pojebem. Deni. Nie ma mowy. Albo on, albo ja. Jak Deni się uprze, to koniec. Jak wam idzie? Chujowo. Deni chce mnie wykopać z koncertu. A przecież już się dogadaliśmy. Kerry ci zapłaci, prawda? O to chodzi. Kurwa, jak dla mnie zajebiście. Bierzcie go sobie i wypierdalajcie z mojego domu! Nie każ mi decydować. Ja pierdolę, ale temat. No. Gdybym chociaż wiedział, o co wam poszło. A co, nie widzisz? Skurwiel zalał mi basen betonem. No to chyba musiał mieć jakiś dobry powód. Serio? Musiał? To powinna być twoja decyzja. Wkurwia mnie, że Deny stawia nas pod ścianą i dyktuje warunki. Z drugiej strony Henry to pojeb, jak sam widzisz. Nie można mu ufać. A to mi pomogłeś. No właśnie. Coś ty odjebał z tym basenem. Przecież wiedziałeś, że Kerry chce, żeby Deni też z nami zagrała. Chciałem oczyścić atmosferę. Zajebiście. Oczyścić? Jak nie wiem co. Będzie nam brakować jednej osoby. To akurat nie jest problem. Mogę zaprosić jednorazowo jakiegoś kumpla z innego zespołu. Tylko to już nie będzie to samo. To już nigdy nie będzie to samo, Kerry. Wolę zagrać z Henrym, zagrajmy z Deni. Dobra, biorę Deni. Jeśli musimy wybierać, zagrajmy z Deni. Kurwa, Kerry, serio? To przecież ona robi problemy, nie ja. Słuchaj, załatwię ci... Wiesz co, Kerry? Pierdol się. Dobrze, że Silverhand tego nie widzi. Skończyłeś? To wynocha. No dobrze, a co z Nancy? Jestem z nią w kontakcie. Da znać, jak wszystko załatwi. Widzimy się na koncercie. Kurwa, muszę zadzwonić po kogoś, kto to posprząta. Weźmy to. Okej, na razie nic więcej nie zrobimy. Trzeba poczekać, aż Nancy się odezwie. Aha. Okej. Okej, second conflict. Okej, mogłem się domyślić, że o to chodzi. Czy my jesteśmy przeciążeni? Jak zwykle pewnie tak. I like Supreme. Okej. Okay. Momencik. Ekwipunek. Plecaczek. Co my tu mamy? No faktycznie jesteśmy przeciążeni.
Zmontuj rupiecie. Niewiele tego pewnie jest. I teraz tak. Bronie. Obrażenia na sekundę. Dobra, to będziemy rozmontowywać po kolei. Wróć. To co oczywiście możemy. Więc ja to sobie zaraz tu poczyszczę. Żeby mieć przynajmniej znów 100 przestrzeni. Czyli do 350 powinienem oczyścić obszar i mieć taką możliwość. Dobra. To też, to też. Okej. 370. Okej. Okej, 330, dobra, wystarczy na ten moment. Dobra, mam kolejne zadanie. Opuść willę. Ale auta to mają niesamowite. A z nim co? Nie da się pogadać już teraz? Trudno. Nie wiem, jak to daleko mam. Zaraz, momencik. Opuść willę Deny, poczekaj jeden dzień do... na telefon od Nancy. A czekajcie, skoro ja mam gdzieś czekać, może dziś się tutaj zaczaimy, bo to ten czas przewiniemy sobie, bo nie ma co czekać. Tu gdzieś był ten wjazd. Nie wiem, czy akurat w tym samym miejscu będziemy musieli być, czy też nie. Gdzie to było? Już coś tak... A nie, dobra, to jest tu. Wow. Dobra, tu się zawrócimy. Siebie poczekamy. O, Judy. Judy. Co my tu mamy? Pozdrowienia z Seattle. Co ty tam robisz? Mają niezłe studia brandensowe. Chciałem się przyjrzeć z bliska. Może wynajmę studio na parę dni. Obczaję ich tech. Trochę popracuję. Zobaczymy, ale raczej nie zostanę na długo. No dobra, a potem gdzie? Będę jechała na wschód. Trochę się pokręcę po kontynencie. Jakiś czas będę pewnie poza zasięgiem. Trzymaj się, ok? Podpiszmy tak. Powinienem się domyśleć, ale na pewno sobie poradzisz. Jeśli kiedyś wrócę do Night City, to się spotkamy na piwo na dachu i wszystko mi opowiesz. A ja pewnie w ogóle w to nie uwierzę. No, po tym co się dzieje, to na pewno. No ale, żegnaj, Vi. Okej. Okay. Czyli teraz tak, tu. Jeden dzień, mamy 4 rano. Przewińmy czas. Kurde, nie mogę wziąć powyżej. Będzie. Też do 4. Odezwie się? Cześć, udało mi się dopiąć wszystko z tym koncertem. Dziś wieczorem Redder. Rozmawiałaś z Kerem? Nie rozmyślił się? Nie, wręcz przeciwnie. Strasznie się nakręcił. Nie widziałam go takiego od czasów Johnego. A co z Henrym? Nie dał się przekonać? Nawet z nim nie gadała. Głupi kutas. No nic, widzimy się wieczorem. O gitarę się nie martw, ja załatwam sprzęt. No dobra. Udaj się wieczorem do baru Red Tirt. Wieczorem. Aby był wczesny poranek. Także...
Zróbmy może jakieś inne zadanko w międzyczasie w takim układzie. Zobaczmy, co my tu w ogóle mamy na liście. Żywot pojedynczego człowieka, to jest nie to. Spadek po slajderze. Jazdy przed oczyma. Co to jest? Spotkaj się z panem w twoim mieszkaniu. Randeczka, co? To nie przeszkadza. Watson, Megablock i Panam. No dobra. Tam przecież dostaliśmy jakiś prezent od Hansena. Dobrze mówię? Dobrze. Więc się przedostajmy tam. Nawet jesteśmy niedaleko. Jestem ciekaw, co tu będzie. Mamy jechać tędy. No dobra. Szkoda, że tu nie ma żadnego... O jest. Ale nikt nie widział. Dobra, tu zawsze się zatrzymywaliśmy. Teoretycznie to jest parking, ale nie dla nas. Dobra. Zobaczmy, co na nas czeka. Gdzie to jest? Moment. A. Usługi, wejście. Posługi. Rozpoczynamy od wiadomości z ostatniej chwili. Historia nastolatków uprowadzonych przez Antonego Harrisa, zwanego także Piotrusiem Panem, znalazła szczęśliwy finał. Dzięki pomocy anonimowego informatora NCPD dotarła do nich na czas. Stan uratowanych określany jest jako krytyczny, ale stabilny. Harris przez 2 tygodnie więził i torturował nastolatków na terenie opuszczonej farmy. Tak, stare wiadomości tu mają. Potwierdza jedynie tezę, że Night City chyli się ku moralnemu. Coś ciekawego. Dobra, tu jest wyjście, tak? A, dobra, usługi, bo to my jeszcze wyżej jesteśmy. Dobra. Inną windą powinniśmy wjechać. Okej. Oj, pana... Czekajcie, tu coś jest. Ostrza modliszkowe Max Taku. Cały ten stres zaczyna ze mnie schodzić. Dobra, usiądź. Chwila. Coś mi tu nie ten przytul, chodź, czekajcie. Co tam miałem zrobić? I jak? Opuść obszar, żeby skończyć spotkanie opcjonalne. Spędź czas z panem. Okej. Co tu możemy? Poucz się spać. To chyba raczej nie o to chodzi. Jakieś świece widzę są. Ale czy coś jeszcze tu jest? Dobra, ja sobie tutaj... Nie wiem, jak tu się te bronie tutaj zostawia, a wiem, że chyba można. Otwórz schowek. Okej. Okay. Magazyn. Okej. No, powiesz coś? Buźwa. Już. Siadamy. Czyli co, jeszcze raz. A to już się pytałem w każdym razie. Chodź tu do mnie. Więc to już chyba żadnych nowych dialogów nie będę miał, niestety. Przestań. Nie, no tutaj mamy powtórzenie, już mieliśmy wcześniej. Co słychać? To zależy, o co pytasz i co chciałbyś usłyszeć. No wiesz, wystarczy standardowe... Usycham z tęsknoty. No,
Widzę, że sam mógłbyś ze sobą poprowadzić tę rozmowę. To z przyzwyczajenia? Pana. Tęskniłam, draniu. Tęskniłam. Mhm. No i co? Mógłbym tak tu z tobą siedzieć całą wieczność. Podoba mi się ta myśl. Okej. Aha, i tyle w temacie. Pogadajmy jeszcze trochę, zanim znowu będę musiał gdzieś biec. Potrzebowałam tego. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Ale co ja mam się pytać? Znowu to samo. Ciekawa misja w sumie. Ten czas panam, opuść obszar, żeby skończyć spotkanie. No cóż, tak chyba zrobimy. Chociaż... Jak? Zobaczmy. Bo widzę, że to tak nie za bardzo. Komu bije dzwon? Spotkaj się z Hanako. To mamy do zrobienia. A to co to jest? Darmowy wózek to darmowy wózek. Okej. Dobra, zróbmy to. Idziemy. Ta winda jest czynna? Czy to tutaj gdzieś było? Chyba tu gdzieś było. Tak, to jest ta chyba winda, która pozwoli nam szybko dojechać. No, ona jedzie czy ona nie jedzie? Garaże. Kurde, to jest jednak garaż. Dobra. Jest chyba tutaj, tak? Jakby się wjeżdża w takim układzie, bo już może ja i tu byłem, ale nie pamiętam. Okej. Możemy nawet wziąć te auto. Czemu by nie? Włamujemy się. Jedziemy do zadania. Muszę się zorientować, gdzie tu się wjeżdża. Okej. Tam widzę, też mamy autko. I też jadę nie w tym kierunku, co trzeba. Włączmy tę muzykę. Dobra, dojeżdżamy do miejsca. Jeszcze widzę, po drugiej stronie to jest. Przez kanał musimy burzowy przejechać. Coś chyba nic się nie dzieje takiego. No dobra. To już jest tu. Wróć, stój. Siadamy. Weźmy broń na wszelki wypadek. Nie wiem, co tu będzie. Wsiądź do auta. Tylko przechodzisz. Co, ja? Nie, ja nie przechodzę. Jestem po autko. Opuść teren. Będą nas też gonić jakieś goście, czy co? Teraz co tu my mamy?
Hej, dostałem twój numer od El Capitana. Wielkie dzięki za pomoc z tym autem. Słuchaj, bo jest jeszcze taka sprawa. Ja i tak nie mam szans na powrót do Night City, a w mieście zostawiłem jeden wózek, którym grzech byłoby się nie zaopiekować. To Quattra Turbo R. Jest twoja. O, ciekawe. Szalej, baw się. Popisu jest czym. Przesyłam ci koordynaty. Sprawdź mapę. To okolice torów kolejowych w Rancho. Auto stoi w garażu koło stacji przeładunkowej Narka. No to chyba właśnie jej mamy. Niezła maszyna, nie? Niech ci służy. Jeszcze raz dzięki. Okej. Okay. Czy co, to jest tyle? O, ciekawe auto. Na pewno jest jedno z szybszych. Myślałem, że coś tu więcej będzie. Tu jest takie zadanie. Pojedź, weź, jest twoje. Na czarną godzinę. A, to jest 1,3 km. To jest ring. Coś tu bliżej jest. Champion. To są kontrakty jeszcze, więc troszeczkę tego jeszcze tu jest. Ale wydaje mi się, że chyba jedziemy tam, gdzie mieliśmy jechać wieczorkiem. Więc ja sobie przewinę czas. Powiedzmy gdzieś do 19. I jedziemy pod wskazany adres. Dobra, jesteśmy na miejscu. A, trochę ludzi widzę, tu się zebrało. Ale zobaczmy, co nas czeka. Hej, Vi. Vi, mam tu coś dla ciebie. Nie wiem, czy się na tym znasz, ale kiedyś należała do Silverhanda. O kurwa. Nancy potrafi wszystko załatwić. Może szepnie jej słówko Mikoshi i będziemy ustawieni. Tak chcesz? Jak tam przed koncertem? Dziwnie. Jakbym miała udawać samą siebie. No i nie ma Johnego. Nigdy bym nie powiedziała, że będzie mi tego drania brakować. Jak się w piórka już upiera. Może teraz mi powiesz, o co poszło z Henrym. Stara sprawa. Cały czas pakował się w jakieś gówno, a ja pomagałam mu się wygrzebać. I w końcu miałaś dość brudzenia sobie rąk. Skąd? W końcu udało mi się załatwić mu miejsce w dobrym zespole. Henry przestał ćpać. Ogarnął się, szło mu świetnie. Więc kopnął mnie w dupę. I co było dalej? Lubisz takie dramy? Olał mnie i przez miesiąc balował z nowymi kumplami. A potem go wywalili, bo znowu zaczął swoje. Zaczepił mnie na ulicy, kompletnie złachany. Nawet zemdlał, żeby było bardziej dramatycznie. I co zrobiłaś? Zostawiłam go tam, a potem postarałam się, żeby więcej mnie nie znalazł. Okej. Dzięki, Nancy, że zajęłaś się organizacją koncertu. Proszę cię. Kerry nie trafiłby sobie palcem do tyłka bez mojej pomocy. Silverhand był pewnie taki sam. Gorszy. Kerry przynajmniej nie przeszkadza i robi, co mu się każe. Gdzie Kerry? Zaraz powinien być. Mówił mi, że jesteś naprawdę dobry. Mam nadzieję, że to prawda, bo nie mieliśmy ani jednej próby razem. No tak. Nie możemy zawieść publiczności. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, kim są ci ludzie. Jakaś przypadkowa zbieranina. Kerry nie chciał rozgłosu. No, jeszcze zobaczymy z tym rozgłosem. Myślisz, że media już się dowiedziały? Na pewno, hieny. Martw się raczej tym, kto zagra zamiast Henry'ego. Kerry namówił Drosina z Cutthroat, żeby do nas dołączył. Jego znam, widziałam go na scenie. I co, dobry jest? Jest... w porządku, ale bez cudów. To ty jesteś tu niewiadomą.
Czas wziąć pigułę, tylko jakoś dyskretnie. Na wypadek, gdybym zaczął rzygać krwią? Nie ma co robić widowiska. To wieczór Kerego. Nancy chyba dalej nie wierzy, że jestem w stanie z nimi zagrać. No i ma rację. Nie mam czasu na takich jak ty. Skurwysz, fajnie, nie chcę. Dobra, gdzie mam tu iść? Tu gdzieś? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. I teraz to mówisz? Jest ze mną coraz gorzej. Może ten koncert nie jest tego wart. Dobra, to wyjdź tam sam i zagraj. Ja sobie posłucham. Okej. Przekonałeś mnie. Baw się dobrze. To zaczynamy koncercik. No to jazda. Okej, okay, jazda będzie. Wróć na salę w Red Dirt. Okej. Okay. Jesteś. Rozmawiaj z Karim. To Drosin. Z Cutthroat. Hej, jestem wielkim fanem samuraja, a ty? Mam wszystkie płyty i nigdy by mnie... Uspokój się, on jest tutaj tak samo z przypadku jak i ty. Chcesz gadać z gwiazdą? Uderzaj do mnie. Przestań się trząść. A, jest tak samo spękany jak on. Widownia cię stresuje, czy ja? Pierdol się. Ja też tęskniłem. Dobra, zaczynamy. Down, 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 down,
co konkretnie? Tak strasznie się napinałem tym koncertem. Jakbym miał przeskoczyć samego siebie, ciebie i chuj wie co udowodnić. No w sumie, wiesz, po prostu dobrze się bawiłem. I tyle. Chcesz to powtórzyć? Nie. To wystarczy. W takim razie weź ją na pamiątkę. Jesteś pewny? Przecież bez ciebie nie będę grać, to nie to samo. Widzę, co tu zrobiłeś. Ja zamierzam jeszcze pograć. Chcesz posłuchać nowej? Johnny? Już go nie ma, tak? Nie ma. Ale dalej cię słyszy. Dzięki, ale nie zamierzam się bawić w wirujący stolik i słuchać wiadomości z zaświatów. W zasadzie może nawet lepiej, żebyś ty to dostał. O, nie musiałeś. Próbowałem zastrzelić z tej spluwy czynnego, kiedy włamał mi się do domu. Czyli w zasadzie to mnie próbowałeś wtedy zastrzelić. Tak, a wcześniej... No zresztą nieważne. No dobra. Czuję się, jakbym przespał z 50 lat. Czas się zabrać do roboty. Trzymaj się, Vi. Odezwę się do ciebie. No i co? Było tak strasznie? Szkoda, że Kerry już poszedł. Wyglądało na to, że bardzo mu się śpieszyło. No, pewnie układał w biegu nowe piosenki. A nie o to ci chodziło? Żeby poczuł się lepiej? Lepiej, ale nie aż tak dobrze. Johnny, już nigdy mnie nie opuszcza i nie dam rady bez ciebie. Trochę tego by nie zaszkodziło. Mam nadzieję, że nie masz już więcej ostatnich życzeń. Nie, teraz rób co uważasz. Muszę się dogadać z Hanako. To szybko. Okej, twoja decyzja. Chodźmy. Okej. Wiem, kurwa. Nigdy nie słyszałem nic podobnego. I raczej już nie usłyszysz. No dobra. Po koncercie fani jeszcze tu widzę są. A my udamy się w kolejne miejsce. Tak tu mamy blisko. Tak mnie jedna rzecz tutaj ciekawi, czyli mianowicie... Czekajcie, to co to jest? Słuchaj, Vi, ten Auron ma... to byśmy zobaczyli. Polećmy. Dobra, tu lecimy. Dobra, gdzie mamy się udać w tym kierunku? Że jakby jakiś był zrzut jeszcze, to byśmy może się tutaj spróbowali zabawić. Na razie żadnego tu nie widzę. To jest gdzieś tu, tak? Okej. Hans? Gdyby kiedyś zachciało ci się założyć rodzinę, weź głęboki oddech i dwa razy pomyśl. Mój klient, Michael Maldonado, nie pomyślał i zrobił sobie syna. Teraz ma przez niego problem. Podobno sprawa jest delikatna. O szczegółach Michael chce rozmawiać tylko z tobą w cztery oczy. Ej, Michael! Normalnie nie biorę zleceń z takimi znakami kasę. Zapytania. Tak się przecież nie da grać. Zrobiłem wyjątek, bo klient zapłacił ekstra. Naprawiałem wczoraj. Pogadaj z nim i dowiedz się o co chodzi. Następna gra na mój kosz, dobra? Na miarę masz w załączniku. Moment, czy to są dwie misje, które są obok siebie, czy co? Bo trochę nie rozumiem. To sobie poczytam później. Ewidentnie chyba to jest...
znajdź skrytkę slidera pod pręgierzem i otwórz ją za pomocą kodu. Ulala. No proszę. Momencik. To chyba już sprawdzaliśmy, z tego co mi się wydaje. Tak, to jest Paco. Gdzie tu może coś być? Ciekawe. Mogę powiedzieć, grubsza sprawa. W sensie trudniejsza. Naszej chyba nic takiego nie ma. Okej. Czy to też wchodzi w rachubę? Użyj. O, no to jest to. 9, 4. 12, 29. Otwórz. Okej. Co my tu mamy? Rok. Druga rata. Trzymano przedmiot. I euro, dolary. No dobra. Mamy coś takiego. Już tu jestem. To może spróbujmy to zadanie też. Michael Maldonado? Chęć powiedział, że potrzebujesz pomocy. Jestem V. A, to ty. Chodź, pogadamy. Momencik. Gdzie to jest? Żywot pojemnego człowieka, to nie. Czemu się zadania nie przemieniły? Gwiazdy, znajdź punkty, ścieżki. Kontrakt. To jest to. Dobrze, że jesteś. Fixer mówił, że załatwiasz nawet beznadziejne sprawy. Zobaczmy, czy ta też jest beznadziejna. Chodzi o mojego syna, Erika. Chłopak prowadzi w Haywood warsztat motocyklowy. Absolutnie uczciwy biznes. Problem w tym, że uwzięła się na niego taka jedna prokuratorka, Georgina Zembiński. No coś z tym trzeba zrobić. Kurde, ma wymagania. Więziła się bez powodu, jasne. Co to za prokuratorka? Po kolei. Ta Zembiński. Co to za prokuratorka? No taka jak prawie wszyscy w tym mieście. Skorumpowana. Zembiński powiedziała, że poluje na grubą rybę od Valentinosów. Ektora Sakristana, czy jakoś tam. Co Erik ma z tym wspólnego? No podobno zna Sakristana i miałby pomóc do niego dotrzeć. Dlatego Zembiński zmusiła mnie, żebym złożył na niego zeznanie. Chcę, żeby się usunął. O! Opowiedz mi o Eriku. Wspomniałeś, że handluje motocyklami. Tak. Ma sklepik w Haywood. Naprawia złomowane maszyny. Erik wyprowadził się z matką lata temu. Od tamtej pory prawie się nie widujemy. Jesteś go pewien? To dobry dzieciak. Za dobry na to miasto. Pewnie dlatego chcą go zniszczyć. Zembiński wymusiła na tobie zeznania? W jaki sposób? No, zaczęło się kulturalnie. Spotkaliśmy się, porozmawialiśmy. Zembiński pokazała mi niby dowody na Erika. Chciała, żebym potwierdził. Oczywiście odmówiłem. Dwa dni później wróciła z jakimś gliniarzem. Bili mnie, grozili, że skrzywdzą Erika.
W końcu posadzili mnie na krześle i włączyli kamerę. Bałem się, powiedziałem to, co kazali. Pogadaj z nią. No wiesz, tak po swojemu. Te zeznania muszą zniknąć, inaczej Erik trafi za kratki. W porządku, porozmawiam z tą prokuratorką. Zobaczę, co da się zrobić. Dobrze, dobrze. Wiedziałem, że Hans nie przyśle mi byle kogo. Szukaj jej w Heavy Hearts. Załatwia tam swoje brudne sprawy. Skąd wiesz? No bo tam mnie zaprosiła na spotkanie. Okej. No dobra, czyli co, mamy się udać do klubu. Heavy Heads. Okej. Więc tak, mapa. Zobaczmy, gdzie to w ogóle jest. A, to tu jest, u Hanseda praktycznie. Coś takiego. Gdzie my tędy? Tu po co schody chcę. Jeszcze tam jest wejście jakieś? Tego nie wiem. Dobra, co my tu mamy? Kerry, czekam na ciebie? What? Mówię, to sobie później zrobimy, bo na razie tego nie wiem, o co tu chodzi. Hans. Michel dał mi znać, że wybiera się do Hansheldy. Przypominam, że robię w tym klubie interesy. Chciałbym dalej je robić, więc oczekuję dyskrecji. Żadnych awantur proszę. Spróbuj nie strzelać pierwszy. Masz moje słowo. Nieważne, kto strzeli pierwszy. Efekt będzie ten sam. Traktujemy się poważnie. Okej, dobra już. Dobra, idźmy. Tu jakoś będę miał chyba możliwość wyjścia. Cóż to takiego? O, chyba zrzut idzie. Tak. Kurwa, na mać. Zaraz, gdzie ta piramidka? A, ona jest tu, dobra. To idziemy do wejścia. Sprawdźmy, co uda się uzyskać od pani prokurator. Dobra. Nie wywołuj alarmu w klubie. Dowiedz się, gdzie znaleźć Georgina Zaremski. No dobra. To idziemy do stolika. Gdzie Walt? A jak myślisz? Od kiedy ma wstęp na górę, przestał się tu pojawiać. Co masz w karcie? Różności, przyjemności. Sprawdź sobie. Ojej, nie chcę. Już próbowałam, bez szans. Wpuszczają tylko z listy. Dużo ochrony. Macie gości z miasta? Prawie codziennie. Odwiedzają nas goście, którzy lubią dopinać swoje biznesy w ciszy. Nasz klub daje im taką możliwość. Okej. Szukam waszej klientki, Georgina Zębiński, prokuratorka. Kojarzysz? Nie kojarzę, ale skoro to jakaś szycha, to pewnie bywa w loży. Zapytaj Jacka, znajdziesz go w kiblu. Wysyłasz mnie do Jacka z kibla? Serio? Serio? On tu prowadzi handel i dobrze żyje z górą. Może będzie ją kojarzył. No dobra. Dzięki. Okej. Okay. Idziemy. W takim układzie. Do kibla. Okej. Okay. Słuchaj, Jack, przychodzi do mnie jutro ten klient z biotechniki i ten od słoneczników. Lori, złotko, współczuję. Chcesz coś na znieczulenie? Daj ze 3 sztuki. Się robiło biznesy w Corpo Plaza. Teraz? A teraz jestem tutaj. Hej, skarbie. Szukasz czegoś? Kuźwa, to jest Jackie?
Jak on wygląda? Cześć, Jack. Słyszałem, że wiesz co i jak. Że można cię podpytać o ludzi z góry. O, tak słyszałeś? No to pytaj. Georgina Zembiński, prokuratorka z miasta. Znasz ją? Nie. Ale mogę zadzwonić na górę i popytać. To zadzwoń. Momencik, kochany, powoli. Mój czas jest cenny i te sprawy. Wiesz, o co chodzi. Masz. Obym tego nie żałował. Jak to mówią, bez ryzyka nie ma zabawy. Cześć, skarbie. Słuchaj, szukam klientki. Georgina Zembiński. Tak. Aha. Dzięki. No i? Dziewczyny ją widziały. Imprezuje z jakąś grupą ważniaków. Loża numer 4. Dzięki. Sprawdzę to. Dobra. No i jest. Georgina Zembiński. Uważaj na nią. Prawnikom nigdy nie można ufać. Są jacyś ludzie, którym według ciebie można ufać? Tak. Technicy dźwięku. Technicy dźwięku. Dobre. Dobra, gdzie my tu mamy? 40 metrów. Jestem ciekaw, jak to będzie wszystko wyglądać. Co tu się stało? Masz przejebane! Od jutra ty już nie pracujesz, kurwa! Co się stało? Jak to co się stało? Wyjebali mnie z góry! Ochroniarskie schaby nie wiedzą, kurwa, z kim tańczą. Mnie wyrzucać? Mnie? Wszystko jest okej? Dlaczego cię wyrzucili? No, jakiś lesz mnie zaczepiał, więc rozwaliłem mu łeb o bar. Wyszło ciut mocniej niż planowałem. No ale potem go przeprosiłem, więc nie wiem, dlaczego ochrona się czepia. A nie możesz tego jakoś wyjaśnić? A co tu wyjaśniać? Kurwa, trzeba iść do ochrony i wypieprzyć ich tę melinę w kosmos! Kiedyś dużo bujałem się po wiprumach. No, ochroniarze potrafią się pomylić. Idź do nich i wyjaśnij, kim jesteś, a przeproszą. Ta, jaki kurwa mądry. Mnie przepraszali. Srali! To se kurwa do nich idź! Siedzą w kanciapie za barem, tam! Może ci wydrukują imienne zaproszenie do strefy VIP, a ja to ich pierdolę. Wuda! Gdzie jest wuda dla mnie? Okej, spróbujmy. Otwórz brak autoryzacji, okej. Czyli musimy teraz iść do ochroniarzy, jak rozumiem. Czekajcie. Do ochroniarzy. Kurde, gdzie to było? Pa. Takie szukanie to... Jego się da zapytać nic. Czekajcie, tam coś jest. Jak widzę. Sejfi. Tam? Czy tu w ogóle mogę chodzić? O! Ja pierdolę, no nie o to chodziło. Ja tam z broni walę. Nie o to mi chodziło w sumie. Czemu mi się te ekrany wszystkie pojawiają? Mam coś dla ciebie! Okej.
Okej. Znajdź Gregorę. Dobra, miał być na spokojnie, nie będzie. Czyli rozumiem, że Dante nie będzie zadowolony, coś tak mi się wydaje. Wejdę na górę, to coś się zmieni, czy też nie? Dobra. Mały rozpierdziel zrobimy. A gdzie to jest? To. Wezmę chuja na blisko. Podbyj Kutasa! Zyskajmy trochę życia. Wow. Co my tu mamy? Serio? Gdzie to tylko szukać? O, broń chcę. Troszeczkę szybciej pójdźmy. Wszystkie kamery trzeba wyeliminować. No to ewidentnie każe iść tu. Momencik, coś mi tutaj nie gra za bardzo. Niby jest tu, jest 01. Okej. Czekajcie, czy tu przypadkiem nie trzeba tego zabrać? Śmierć przyjdzie z nieba.
Okej. Ale chyba też nie. Wow. Ktoś tu do mnie strzela. Gdzie tu mam te interfejsy jakieś? A, dobra, tu jest jeden. Tędy gdzie da wyjść? Chyba da. Bezpośredni. Dobra. Czy co ja mam wyjść? Jest w środku. Jakieś mylące to wszystko jest. Nie wiem, czy przypadkiem jej nie spłoszyłem przez to wszystko. Tu widzę jest... A, i tu mogę się przebrać pewnie. I wejść normalnie. Momencika tu. Użyjmy. Prześlijcie kogoś do czwórki. Niech ktoś śmigiem ruszy do loży Zębiński. Jakiś jej klient zaczął się awanturować. Dostał gonga. No i wiadomo, teraz trzeba go wynieść. Tylko wejdźcie tym tylnym wejściem, żeby nikt nie ogarnął, że... Oho! No dobra, tylnym wejściem powiadasz. Ojej, nie to. Gdzie to było? Ona chyba gdzieś tam była. Już praktycznie nikogo nie ma. To jest Viparea. A, widzicie. Czyli tędy. Zostało... okej. Teoretycznie tu. No dobra, co dalej? Bo ja tu nikogo nie widzę. Dobra, tam jest dwójka. Tyle w temacie. Możemy wejść. Mieszkaniec. Co? Tu się nic więcej nie dzieje. Dobra. Wyłączone. Zawsze się przydadzą. To co teraz? Rozejrzyjmy się. Rozejrzyjmy się. Co to jest? A, jakaś... Hmm.
naprawdę, jestem naprawdę w kropce. Co i jak. Okej, tam jest dwójka. Odpuść. Niepokojąca aktywność. To kto? Jakiś kadet. Okej. Okay. Nie mam zamiaru ruszać. Ale gdzie ta prokuratorka jest? Prokuratorka jest w takim układzie. Mamy abytos jakieś. Co tam się tu dzieje? Temu co? Nakurwiajcie, za coś wam... Okej. O, tu coś widzę jest. Ściana. O to chodzi. Żeby dorwać sakrystana, będziemy potrzebowali czegoś ekstra. Rozumiesz? Spokojnie. Chłopaki na dołku pracują nad tym. Oho, mamy gościa. Mówiłem ci, że ten łomot to nie była muzyka. Georgina Zembiński? Przychodzę w sprawie Michaela Maldonado. Czego chce ten pijak? Wymusiła się od niego zeznania w sprawie syna. Chce, żeby się skasowała. Chce, żebym... Nie wierzę. Co za bezczelne, zakłamane ścierwo. Widzisz? Mówiłem ci, żeby mu nie ufać. Co ten dziad ci powiedział? Twój goryl wymusił zeznania Michaela torturami. Hank, to chyba o tobie. Podłączałeś ostatnio kable do pana Maldonado? Wiesz co, mam lepsze rzeczy do roboty. Porwania, wymuszenia. Podpalenie. Napad na sklep. Wiesz, czyje to CV? Eric Maldonado to bandyta i zwykły śmieć. Jego miejsce jest w więzieniu. Ktoś musiał pomóc mu tam trafić. Ojciec nadawał się idealnie. Jak usłyszał, ile płacę, długo się nie zastanawiał. Kto to jest? Hector Sacristán. Elita Valentinos. Milioner upasiony na narkobiznesie. Morderca. Od 2 lat na niego poluje. Eric Maldonado jest ostatnim elementem układanki. Pomoże mi go dorwać. Tylko najpierw sam musi trafić za kratki. Mam słowo Michaela przeciw twojemu. Jego słowo akurat nic nie znaczy. Maldonado ma swojego syna gdzieś. On po prostu nie chce, żeby się wydało, że go wsypał. No to niech się nie wyda. Dogadajmy się. Co proponujesz? Wiesz co? Najpierw obejrzyj przesłuchanie Michaela. Sam zobacz, jak było.
ostatnia kwestia. 16 maja zeszłego roku Eric Maldonado skontaktował się z panem telefonicznie. Przyznał wówczas, że Hector Sacristan postrzelił Marcosa Ferreira ze skutkiem śmiertelnym. Stwierdził też, że Sacristan miał nakazać porzucenie ciała Ferreiry w Zatoce Coronado. Czy potwierdza pan przebieg tej rozmowy? No ja... Tak, tak, potwierdzam. Świetnie, to wszystko. Dziękujemy. Michael wziął za te zeznania solidną kasę. Nawet nie mrugnął okiem. No proszę, prawdziwy człowiek biznesu. Przejdźmy do rzeczy. Oto moja oferta. Ukryję nazwisko Michaela w papierach. Nikt się nie dowie o jego udziale. A jeśli odmówię? Nie odmawiaj. Tak będzie dla ciebie lepiej i bezpieczniej. I pewnie tak samo wyglądała rozmowa z nim. Decyduj się. Dostałem robotę i zamierzam ją wykonać. Poza tym, nie wierzę w twoją wersję. Jaką wersję? Przecież pokazałam ci nagranie. Pokazałeś kawałek, który ci pasował. To nie wystarczy. Skasuj zeznania. To niemożliwe, przykro mi. Niestety nie mamy już chyba pola do negocjacji. Hank? Ech, kurwa. No, czemu ja bokiem stoję? Hank, ja pierdolę. Zabiłeś go. Zabiłeś go, kurwa. Zeznania. Okej. Usunięte. Świetnie. Dziękuję. Sprawa załatwiona. Zostaw mnie w spokoju. Okej, czyli dotąd. Dobra, to żegnam panią. Co to jest? To jest łazienka. Idziemy tędy. Spróbujemy to jak najszybciej opuścić. To? Dobra. Jego pokonaliśmy. Syno przywołania. Nie pamiętam, co to jest, ale okej. Ciężki kaliber! Zobaczmy, jak mi z tym pójdzie. Mam tylko 200 amunicji w sumie. Teraz do wykonania. Wróć do Michaela. Okej. Okay. Gdzie mnie pomijać? A, tam na dół w sumie. Patrol, kurwa, śpicie? Coś się odpierdala. Sprawdźcie ten adres. A!
Okej, okay, tędy jeszcze... Tu mnie jeszcze nie było. Idziemy 100 metrów, to niedaleko. Dobra, mamy spokój. Ups. No. I? No i jak tam nasza sprawa? Udało się? Udało się. Zeznania skasowane. Wspaniale. Dziękuję, dobra robota. Za tę dobrą robotę zapłacisz mi kasą, za którą sprzedałeś syna? Ja... Cholera. Masz wielkie szczęście, że trafiłeś na mnie, Michael. Dobra. Idź już. No dobra. Dobra, zadanie zaliczone, więc cóż, czas się żegnać. Nie ma co tu więcej robić na ten moment. O, ale zanim to... Rozmawiałem z Michaelem Maldonado. Mówił, że wykonałeś zlecenie. Dobra robota. Szkoda tylko, że zrobiłeś zadymę w Heavy Hearts. Mówiłem ci, że to dla mnie ważne miejsce. Planowałem ci dorzucić coś ekstra, ale te pieniądze pójdą na udobruchanie ludzi Hansena. Mała sugestia. Następnym razem trzymaj nerwy na wodzy. Jakie nerwy? Ja to tylko otworzył. Tak się stało. Dobra. Dzięki serdecznie za dzisiejszy odcinek. Dwa razy mnie z gry wywaliło. Co się rzadko zdarza w Cyberpunku, no ale miało takie coś miejsce. No i cóż, dzięki za dziś. Oczywiście pamiętajcie o łapka w górę, subskrypcji i komentarzach. Dzięki, do następnego. Trzymajcie się. I can't take it about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fears. I blame it on the voices that are in my head. Wonder.